9 litrów krwi udało się zebrać w trakcie sobotniej akcji zbiórki krwi włóżnej. Jej organizatorem było Stowarzyszenie Braterstwa Krwi Fratres z Łużnej oraz Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi. Na miejsce zbiórki życiodajnego płynu wybrano remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. W ubiegłą sobotę była 134. zbiórka honorowego oddawania krwi, w której wzięło spora liczba młodzieży gminy Łużna. To już 134. akcja zbiórki krwi, w której wzięli udział mieszkańcy gminy oraz okolicznych miejscowości. W trakcie niespełna 3 godzin krew oddało 20 ochotników. Wśród nich była pani Magdalena Basiaga z Łużnej. Myślę, że to był taki odruch serca, a poza tym miałam przykład w rodzinie, bo moja mama od wielu lat była honorowym dawcą krwi i to takie pokoleniowe, że tak powiem, już zacięcie. Myślę, że kiedyś moja córka będzie też oddawać, bo nieraz przychodzi ze mną na akcję, chociaż jeszcze jest za mała. Ile litrów krwi tej oddanej ma już pani na swoim koncie? Coś koło 8 litrów, nigdy tego nie liczyłam dokładnie. No, oddaję już dłuższy czas, więc trochę się tego uzbierało. Oprócz tego, że oddaje pani krew, jest również pani w banku dawców szpiku. Skąd taka decyzja? Były swego czasu takie ogłoszenia, akcje. To było na początku gdzieś chyba 2002 roku. I wtedy po prostu zadzwoniłam, zgłosiłam swój akces. Potem były takie wstępne badania przesiewowe. No i czekam, może się komuś mój szpik przyda. Zanim jednak przystąpiono do oddawania krwi, każdy z chętnych musiał wypełnić ankietę oraz przejść konieczne badania lekarskie. Dopiero po pozytywnej opinii lekarza można było przejść na jedno z dwóch stanowisk przygotowanych do oddawania krwi. Z przebiegu akcji zadowolenia nie kryła Katarzyna Halik, prezes Stowarzyszenia Braterstwa Krwi Fratres w Łużnej. W dniu dzisiejszym odbywa się 134. akcja honorowego oddawania krwi. W istocie są to zazwyczaj osoby, które spontanicznie chcą ratować i pomagać innym ludziom. W zeszłym roku były organizowane też takie docelowe akcje, gdzie krew jest przeznaczana dla konkretnej osoby i to ma wtedy taki wymiar naprawdę bardzo, bardzo osobisty. W tym momencie dostaliśmy też informację od pań z Gorlic, że osoby chętne, które chcą, by ich dane były w ogólnopolskiej bazie dawców szpiku, mogą się zgłaszać i będą takie pierwsze badania do bazy danych przekazywane.